kosztują, smakują, mówią, że są nieco chudsi. Zaraz to Państwu pokażemy, a że piękniejsi to widać na załączonym obrazku. Dzień dobry Państwu. Pani Agnieszka Juncewicz, witarianka, popularyzatorka witarianizmu. Tak jest. Dzień dobry. Oraz Mariusz Budrowski. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Również. Na czym polega owy witarianizm tak w ogóle i w szczególe? Tak naprawdę to polega na jedzeniu warzyw i owoców na surowo. Tylko i wyłącznie. Do tego mamy nasiona, orzechy różnego rodzaju. I to nie jest tak, że to jest całkiem surowe, ponieważ możemy to podgrzewać. Te wszystkie potrawy, które tutaj stoją, na przykład powstały przez to, że wkładamy je do dehydratora. To jest takie urządzenie, które jest taką powiększoną suszarką, powiedzmy, do grzybów, bo to znają państwo. Tak, to i to jest taka suszarka do grzybów, taka powiększona, w której podgrzewamy nasze, lekko susząc, podgrzewamy nasze potrawy. Tak, bo człowiek jednak potrzebuje ciepłych posiłków. Stąd powstaje na przykład taki hamburger. Taki hamburger, jaki tutaj widzimy, tak. Tak, to jest hamburger, który powstaje z warzyw i owoców. A idea jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby spożywać pokarmy żywe, które mają najwięcej energii. Tutaj nie ma żadnego cierpienia w tym jedzeniu. To jest po prostu życie. Kiedy zjadamy taki posiłek, to czujemy przypływ energii. Zrzucamy zbędne kilogramy, bo to był taki najważniejszy element w naszym życiu, kiedy to się pojawiło. Mieliśmy nadwagę, mieliśmy problemy zdrowotne i potrzebowaliśmy zmiany czegoś. Żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni, to pokażmy, jak było. Bo mamy zdjęcia, kiedy tych kilogramów podobno, właściwie nie da się ukryć. Ile było ich więcej wtedy na tym zdjęciu po lewej stronie? Dochodziłem do 100, 95 chyba, a dzisiaj jest 70. I tak 70 od 4 lat dosłownie. 4 lata? Tak, i 4 lata 70 kilogramów cały czas. No dobrze, ale w ogóle czas, a jakiś słodyczy z czasami nic się nie chce. Ale mamy na słodko. Proszę bardzo. Tamten talerz przed tobą, to są słodycze. Tutaj masz hamburgery, a tam są słodycze. Słuchajcie, przejdźmy sobie tak może wyjaśniając, co jest na talerzach, bo trochę nam się nie mieści w głowie. Okej, warzywa, owoce, to wiemy, patrzymy, że od zawsze. Natomiast ta zasada, o której pan powiedział, żywy pokarm, żywe ciało, oznacza, że nawet nie wchodzimy w żadne zupy, w żadne kremy, w żadne buliony. Ten pierwszy, albo nie, bo tutaj mieliśmy hamburgera, mieliśmy konkret, to przejdźmy może tutaj tak na to awokado, bo to tak śniadaniowo mi troszeczkę wygląda. Zostawię Agnieszce jedzenie, bo to Agnieszka zajmuje się jedzeniem. Agnieszko. Niech Agnieszka opowie. To smakuje jak jajka w majonezie. I tak powstało. Z tym, że nie jest to majonez? Nie jest to jest majonez z nerkowców zrobiony. I smakuje podobnie jak majonez, więc jest Marcy, to jak masz ochotę? Ale widzisz, że mam. Mogę zjeść? Proszę cię bardzo, ja z tej strony, jak wypada, jeżeli chodzi o Kinderstube. I to mogę naprawdę? Poczekaj, musisz sobie widelcem to wybrać, wybaczka. Musisz sobie to wybrać widelcem. Najlepiej łyżką wyciągać i spróbować, czy to smakuje. Ty sobie poradzisz nawet widelcem. Czyli Marcela je śniadanko. Tak. Dobrze. I po tym śniadanku na przykład następuje... Będę nasycona. Następuje co? Śledzika do tego. Śledzika. A cóż to za śledzik, powiedzcie w takim razie? Niemożliwe. To jak majonez. Naprawdę. Pyszne, słone, w ogóle przyprawione. Tak. Słuchajcie, powiedzcie, bo przede wszystkim tutaj chodzi także pewnie o walory smakowe, ale przede wszystkim chodzi o zdrowie. Tak. Jak reaguje organizm w momencie, kiedy właściwie przechodzicie tylko i wyłącznie na taką dietę surowych owoców i warzyw? Jak reaguje? Dziękuję nam za to przede wszystkim. Niestety zostaliśmy nauczeni w ten sposób, że nasze pokarmy potrzebujemy ugotować, przegotować, zagotować, usmażyć, upiec. W momencie, kiedy przestajemy to z nimi robić, one zawierają w sobie wartości, walory smakowe oryginału, ale jednocześnie wartości oryginałów w postaci witamin, minerałów, białka, wszystkiego, co jest tak naprawdę w naturze, co możemy sobie dostarczyć właśnie w ten bardzo prosty sposób. Panie Mariuszu, można się zdecydować na jedzenie samych warzyw, albo można zdecydować się na tworzenie potraw z tych warzyw. A to jest coś takiego, że to jest taka dieta dla każdego, a jak na przykład ktoś ma trochę świadomość, że nie do końca dobrze trawi takie surowe warzywa, czy to jest dieta też dla niego? Mogę coś dodać. Pewnie. To nie jest dieta. To nie jest dieta, to jest sposób życia i bycia, po prostu. Spróbuj, ja będę. My nie robimy tego, co nie widzę. Moje było przypyszne. Wiesz co, ja mam tutaj ogórki kiszone, więc tylko zastanawiam się, czy ja mogę hapsnąć tak. Tak, od razu, najlepiej taki po prostu w całości. Łe, kurka, czekajcie, to tutaj mam rękę. Tutaj I teraz mówiąc o wartościach zdrowotnych i większość z nas tak naprawdę nie uczy się, jak funkcjonuje nasz organizm. My, przechodząc na ten sposób życia, na ten styl życia, uczyliśmy się jednocześnie, jak nasz organizm funkcjonuje. Dowiedzieliśmy się, że nasz organizm to jest po prostu wyciskarka soków. Czyli w środku w jelicie po prostu następuje perystaltyka jelit.
jelit, która ściska każdy pokarm i wyciska z niego sok, bo tylko sok przedostaje się przez jelita do naszego organizmu. W momencie, kiedy mamy tego soku dużo, bo w warzywach, owocach jest tego soku dużo, one są głównie zbudowane z wody, z elementami, które właśnie są nam potrzebne do życia, tak jak wspomniałem wcześniej. I teraz, kiedy ich nie zamieniamy, kiedy ich nie pieczemy, nie smażymy, bardzo łatwo jest je przyswoić i odżywiamy w ten sposób swój organizm. Pięknie. Jezu, jakie to dobre. Ale powiedzcie, jak ktoś zaprasza was na kolację albo właśnie do pytania na śniadanie na kuchni, no odmawiacie. Wpadacie, to musimy swoje zabierać ze swoim jedzeniem. Tak. Słuchajcie, tak. Na razie, bo to jest dopiero początek tego właśnie, wszystkiego. Właśnie, czy znacie jeszcze innych ludzi, którzy też tak jedzą? Znam ich tysiące już, ponieważ myśmy zaczęli ten projekt. Tak, rok temu zaczęliśmy ten projekt. Zaczęliśmy po prostu kręcić filmy na YouTubie, na Facebooku i ogląda nas teraz ponad 200 tysięcy osób, którzy przyjeżdżają razem z nami na spotkania, które organizujemy. Na ostatnim naszym wydarzeniu było 800 osób w Warszawie. 800 osób. Tak. Mieszko, słuchajcie, cel jest jaki, żeby nasz organizm czuł się lepiej? Absolutnie. Dokładnie. Tak. Wydłużamy życie też? Wydłużamy życie, odmładzamy. Odmładzamy. Dlatego tak się nazwaliśmy, odmładzanie na surowo. Ponieważ większość z nas myśli, że nie ma czegoś takiego jak cofnięcie wieku. Być może nie u wszystkich to się wydarzy, ale jest udowodnione, że można zatrzymać swój proces starzenia. I my mamy inspiracje na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych głównie, gdzie osoby, które mają 70-80 lat, wyglądają co najmniej 40 lat. Eliksir młodości, słuchajcie, przygotowując się do naszej rozmowy, zrobiłem taki duży research, jeżeli chodzi także o kwestie dyskusyjne, bo one, tak, wiecie, że się pojawiają. Oczywiście. Jeżeli chodzi o niedobory w tej diecie, czy żelaza, czy selenu, czy białka, co wy na to? Bardzo prosta witaminy rzecz. B12 też, o, bardzo ważny witamin. Bardzo prosta rzecz. B12, zacznijmy od tego, bo to było że na końcu. Że niby po prostu trochę brakuje, tak. Nie wiem, czy wiesz, ale wszyscy możemy mieć problemy z niedoborem B12, niezależnie od tego, czy jemy mięso, czy jemy warzywa, bo to nie jest problem witaminy B12, tylko przyswajalności tej witaminy. Wszystko odbywa się w żołądku. Jeśli nie mamy kwaśnego środowiska w żołądku, to ani B12, ani żelazo się nie przyswoi. Większość witamin i minerałów wymaga kwaśnego żołądka, zakwaszonego żołądka. Dlatego my na przykład polecamy picie octu jabłkowego przed posiłkiem. Jest to łyżka octu jabłkowego Znamy na pół szklanki sposób, wody. Tak, wtedy pobudzamy nasz żołądek do trawienia i wtedy wprowadzamy pokarmy i pobieramy z tych pokarmów, tak, co trzeba. Tak, rozpoczynasz dzień właśnie? Tak, zaczynam posiłki. Każdy posiłek. A, tak. Nawet każdy posiłek. Bo dzień zaczynamy generalnie od ćwiczeń, od medytacji, od różnych rzeczy, ale posiłki nasze jemy dopiero od 11. Słuchajcie, to jest też ważne. Można zacząć właściwie tak z biegu, czy raczej nie? Raczej najpierw... Z biegu będzie trudno, dlatego że organizm... Stopniowo, może kiedy, z jakąś wizytą u lekarza, nie wiem, zastanawiam się, jak tak rozpocząć. Tak naprawdę, kiedy jesz mięso przede wszystkim, to w momencie, kiedy przechodzisz na soki, to pierwszy etap jest dość trudny, bo jest oczyszczanie, zaczyna się porządne oczyszczanie. Kiedy jest ból głowy, kiedy jest wyrzucanie na skórę i jest dość ciężko. I to może trwać kilka tygodni. Może być trudne, ale warto, uwierzcie, że warto. A poza tym dodatkowo polecam, nie wiem, czy w telewizji można o tym powiedzieć, ale polecam lewatywę, która jest po prostu lekiem. No to już ludzka rzecz, rana w ogóle w sobotę, dlaczego nie? Będzie tutaj na śniadanie na miejsce. Będzie. Pięknie dziękujemy. Słuchajcie, ja podziwiam, nie ukrywam, podziwiam. Fajnie można to wszystko zaplanować i tak powinno też wyglądać życie, a nie Agnieszka tak Jącewicz, Mariusz Budrowski, Surowe Zdrowie. Polecamy państwu taką oto publikację. A tutaj na Surowo są też inspiracje, jeżeli chodzi o to, jak to może wyglądać na talerzu. My jesteśmy już po śniadanku, tak? Ja jeszcze dojem. Z majonezem. Ja jeszcze jesteśmy dojem. Po podwieczorku, czekamy na obiad, a potem deser. To jest konkurencja dla naszych panów w kuchni, nie? Nie chcemy być konkurencją, bo zachęcić do wprowadzania jak najwięcej takich pokarmów do naszego życia, bo w ten sposób będziemy mogli się odżywić, czyli odżywiamy nasz organizm żywym pokarmem po to, żeby mieć żywe ciało i dużo energii.